Witam wszystkich serdecznie. Witam w filmie, który już zapowiadałem. W filmie, w którym zajmiemy się robieniem terrarium od podstaw, z wyciętych już szyb. I może tak, może na wstępie powiem, co będzie potrzebne, żebym o niczym nie zapomniał. No jest taki priorytet, no to oczywiście są szkła. Ja tutaj sobie te szkła już w miarę szyby porozstawiałem. Na filmie zajmę się robieniem jednego terrarium, ale szybki zamówiłem na dwa. Także to drugie terrarium już zrobię szybko, bez pieprzenia się poza wizją. No ale szyby potrzebujemy. Potrzebujemy silikon. Ja mam chyba silikon sanitarny bezbarwny. Najtańszy jaki jest. Pistolet też wypada mieć. To są, i tutaj są dwie rzeczy, których nie obejdziemy. A mianowicie blacha perforowana, to trzeba mieć, żeby, no żeby była naprawdę przyzwoita wentylacja. Także to musimy sobie kupić. U mnie w Krakowie są sklepy terrorystyczne, w których taka blacha jest sprzedawana, ale na Allegro też widziałem za grosze takie rzeczy. No i tak samo prowadnice, bo jednak po czymś musi nam ta szyba iść, kiedy będziemy ją wyciągać. Także to jest, przepraszam, no, także to jest priorytet, tego nie obejdziemy. Następnie marker, zaraz się dowiecie do czego. Ja tutaj mam spis moich szybek, żebym wiedział, żebym się nie pomylił. To jest właściwie tyle. No i co mogę wam powiedzieć? Generalnie koszt, same szyby, szkło ładnie docięte na wymiar, tak jak szklarzowi powiedziałem, tak dostałem, kosztowało mnie 20 zł, z tym, że to jest szkło na dwa terraria, czyli jakby jedno terrarium szkło mnie kosztowało 10 zł za to terrarium. No i do kosztorysu ja nie doliczam silikonu i pistoletu, który nabyłem, bo to jest jednak rzecz, którą większość z was w domach ma, a nawet jeśli coś takiego kupi, żeby zrobić sobie terrarium, no to wydaje mi się, że ten silikon zdąży się przeterminować, niż go zużyjecie do terrarii, które będziecie kleić. Także to jest taka rzecz, która leży w domu i ogólnie czasem się przydaje, więc tego nie liczę do, nie wliczam do kosztorysu. No jakby podliczyć... O, nawet zmierzę. Niecałe 30 cm. No to... To będzie kosztowało, moi drodzy, chyba złotych 3 czy 4, prowadnicy, nie wiem, może 2 złote. Także no generalnie w 15 zł można się spokojnie zmieścić w całości terrarium, które zbudujemy. To terrarium ma wymiary 15 na 15 na 20. No więc takie przyzwoite, jak za takie pieniążki, prawda, to chyba warto. No i co? I zabieramy się do roboty. Na wstępie... O, jeszcze zanim zacznę robić, na samym końcu filmu, na samym końcu filmu, już po moim gadaniu i tak dalej, pojawi się jeszcze jeden klip, w którym będę tłumaczył, jak takie wymiary terrarium zrobić, skąd wiedzieć, jakie szybki i tak dalej, bo część z was mi mówiła, że tego nie wie i... No i wypadałoby, żebym coś takiego zrobił, także to będzie na samym końcu filmu, żebyście nie musieli sobie przewijać i po prostu ten, kogo nie będzie to interesowało, wyłączy film wtedy. Także to jest jako taki bonus dla tych, które będzie tu po prostu potrzebne. No ale dobra, zaczynamy. Tutaj mam podstawę tego terrarium. I zanim wszystko zrobię, znaczy, bo widzicie, w ogóle chodzi o to, żeby... Nie umiem się wysłowić. Chodzi o to, żeby nie kleić tak bezmyślnie po prostu wszystkiego silikonem i to ładować te szyby, bo w końcu się pogubimy i coś będzie trzeba wsadzić do środka i będzie już za późno. Dlatego ja wam pokażę jakby kolejność, z której ja korzystam, tak sobie wymyśliłem i tak chyba jest po prostu najwygodniej. Kolejność klejenia tych szyb, żeby potem to sobie spokojnie przepraszam, dołączyć, no nie? Także najpierw tutaj zaznaczę sobie markerem, w którym miejscu będę musiał wstawić wspornik do wentylacji, prawda? Bo ta wentylacja będzie, o,
na takiej szybce. No i wypadałoby mi wiedzieć, gdzie to, w którym miejscu to ma być. Także sobie dajemy wentylację. Takie orientacyjne dosłownie kropki. Dobra. No i jest zaznaczone. A potem mi to dużo problemu zaoszczędzi. Tutaj już z wieloma błędami, które mi przyszło tutaj popełnić, prawda, wymyśliłem taki sposób. Przepraszam, coś mi siedzi w gardle. No i tak jest najwygodniej. Co jeszcze z kwestii technicznych? Uważajcie, bo silikon strasznie lubi się przyklejać do ręki i palszyć nasze palce, bo to akurat mam gdzieś, to się wymyje. Ale jeśli dotkniemy takim choć trochę brudnym palcem ubrudzonym przez silikon szyby, to potem zostaje taki piękny odcisk palca, który trzeba denaturatem albo rozpuszczalnikiem zmywać, więc warto sobie zaoszczędzić tego kłopotu. No, także mamy podstawę, zabierzemy się do roboty, bo nie chcę was męczyć, żeby to 40 minut nie trwało. Tutaj mam szyby, nie wiem czy to widać, chyba widać. Tylko żebym jeszcze sobie sprawdził, żebym konkretne szyby zaczął kleić. Dobra, to jest szyba, która idzie na sam tył. Tutaj mamy szybkę, która idzie na bok. Czyli najpierw wezmę silikonem, przyjadę te dwie krawędzie. Nie musicie się martwić, czy wam to wychodzi równo, czy nierówno ten silikon. Ważne, żeby nie leciał jak taki szlaczek. Ja też nie jestem mistrzem w idealnym, prostym klejeniu tych terrarii. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli ten szlaczek jest delikatnie nierówny, to potem, kiedy dociśniemy te szyby do siebie, to nadmiar silikonu wyleci. No i można to na przykład nożykiem do tapet sobie obciąć. To wszystko. Dobra. Poleci. No. Jedna ściana. No ważne, żebym tego biurka nie obudził, bo potem będę jeździł szybami tak jak teraz i... No i to się całe upaćka. A naprawdę, uwierzcie mi, to jest ostatnie, czego byście chcieli, to szyba w silikonie, takim świeżym. No, mamy coś takiego. Wiemy, że będziemy kłaść... Jeszcze raz sprawdzę, czy to, czy nie to. Gubię się w tych szybach. Dobra, to jest to. No, czyli teraz tak, jeśli dołożymy tutaj tą naszą szybkę, a potem dołożymy tą, to wypadałoby, żeby silikon już nałożyć na tą krawędź. Że przyklejemy tą, to tą wystarczy będzie klik i ona już będzie, prawda? Żeby po nałożeniu tej tutaj się nie paćkać, czy ewentualnie na krawędziach tej. Więc bierzemy tę szybę i robimy taką samą procedurę. Dobra. No i teraz jest taka kwestia skupienia i jeszcze do tego precyzji, bo jednak wypada to ładnie zrobić. Ciekawe, czy mi to na filmie przy was wyjdzie ładnie. No, także teraz jest... Ubrudziła się już cała... No, teraz się skupiamy. I to staramy się... Dobra. Zbierzemy drugą szybę, o której była mowa. Jeszcze sprawdzę, czy to na pewno jest ta, żeby potem nie było jaj. Tak, to ta.
Dobra. I widzicie, tego silikonomultum tutaj wystaje, ale tak jak mówiłem, tym się nie należy przejmować, bo potem wystarczy jeden ruch nożykiem do tapet, żeby ten cały nadmiar zdjąć i wtedy nam zostaje taka czysta, ładna szybka. No, tylko istotne jest, żeby to wszystko ładnie równo złączyć, prawda? I teraz czekamy. Ja czekam zazwyczaj około 20 minut, żeby to tak w miarę obeschło, żebym wiedział, że jak coś niechcący dotknę, to to mi się zapadnie. Także wracam za 20 minut i będziemy to kończyć dalej. Dobra. Troszkę to już przeschło. I teraz się zajmiemy doklejeniem wspornika do dolnej wentylacji. No i teraz mam problem z głowy, bo mam to zaznaczone, więc wiem mniej więcej, jak to tam, w którym miejscu ma to być. Żebym sobie przetarł tą resztkę silikonu. Dobra. No i co, ciągniemy dluta w miarę po linii prostej. Ktoś może sobie to w sumie, nie wiem, narysować całą linię markerem, bo tego tak czy siak nie będzie widać, nawet nie trzeba tego zmywać, bo to i tak jest przykryte torfem, ale mi się po prostu nie chciało. Także zrobię to tak mniej więcej od ręki na oko. Mamy, a jeszcze troszkę do góry można go podciągnąć. Okej. No, hop. Powiem wam szczerze, że nie lubię się bawić silikonem. Strasznie. Nie dość, że śmierdzi, to jeszcze jest po prostu taki tłusty i niemiły. Nie lubię po prostu strasznie tego. No i co, przyklejamy gościa. Docisnąć. By wypadało. Dobra. Teraz sobie sprawdzimy, czy ta wentylacja będzie chciała. On jest troszkę krzywo. Dobra. No, jest ładnie. No, nasze terrarium zaczyna już powoli przypominać terrarium. Teraz jeszcze go tam trochę docisnę. W razie gdyby później to nie chciało wszystko współpracować. Dobra. Teraz jedziemy linię tu. Po tej krawędzi. No i tutaj jakoś trzeba będzie jednak. Wcześniej tego nie robiłem z tego względu, że ten silikon zdążyłby trochę zaschnąć już. No i byłoby to ciężej dokleić niż teraz. Wolę się troszkę pomęczyć tutaj pionowo, dać tą linię, aniżeli wcześniej. Jeszcze jak komuś w ogóle się nie śpieszy i może to robić cały dzień, to najlepiej niech to wszystko wyschnie sobie, załóżmy, te 3-4 godziny. Wiadomo, że silikon schnie dużo dłużej, ale wtedy już mamy pewność, że jak położę to terrarium, to ono się nie rozleci. No i wtedy można sobie już manipulować dowolnie. Ale z racji tego, że mi się trochę śpieszy i nie mam całego dnia na klejenie tego terrarium, to będzie to wyglądało tak, a nie inaczej. No i tutaj możemy też zrobić coś takiego, zależy jak komu wygodniej, że po prostu na tą krawędź szyby nałoży silikon i potem go tak doklei. Chociaż ja nie lubię, bo jeśli ktoś ma, załóżmy, uchwyt jakiś, który mu przytrzyma tą szybę, choćby, nie wiem, dwa jakieś cięższe pudełka czy cokolwiek, no to można tak robić. Jest to też jakaś alternatywa i wyjście z sytuacji. Teraz ta krawędź. No i jedziemy tutaj.
No właśnie, to niewygodnie robi. No i mamy pasek ładny silikonu, który nam wystarczy, żeby ta szyba sobie spokojnie osiadła i nadmiar, tak jak mówiłem wcześniej, nożykiem, bo teraz zaczniemy w ogóle, czy na filmie widać te szczegóły. Ja to widzę tutaj dużo dokładniej i tego silikonu jest naprawdę duży nadmiar, ale lepiej zrobić tak, z tego względu, że potem jak odetniemy to nożykiem do tapet, to nie będzie żadnej przerwy między szybami, bo to, tego jest tak dużo, że jak przepraszam, coś tam, jak dokleimy tą szybę, no to mamy pewność, że ona nie odpadnie. Coś mi strasznie siedzi w gardle. Także mamy szybeczkę, którą trzeba tutaj zamontować. Nie ma się co ociągać. Teraz jest taka głupia robota, wiecie, bo to trzeba wszystko ładnie dopasować, żeby stało. Też kiedyś jeden znajomy mi podsunął w sumie dobry pomysł, z tym, że to bardziej zdaje test przy większych terrariach, typu załóżmy tam, nie wiem, 30 na 30 na 40 czy coś takiego. Wtedy bierzemy sobie karton, jakiś taki większy. No i karton ma zachowany ten kąt prosty i wtedy jest dużo łatwiej robić terrarium jakby w rogu tego kartonu. No i w czasie, kiedy tą szybę dokleimy, to przyklejamy taśmą papierową do kartonu, do ścianki i mamy ten kąt prosty ładnie zachowany. Z tym, że tak jak mówię, to przy troszkę większych terrariach, bo teraz to się ładnie trzyma, nawet jeśli nie jest zaklejone, bo to nie jest ciężkie szkło, żeby ten silikon wypchało gdzieś. No i następnie mam tutaj jeszcze, w sumie to są dwie ostatnie szybki, a nie, bo jeszcze te małe wsporniczki. No w każdym razie mam tutaj dwie szyby, jedna będzie szła tutaj, następnie będzie przerwana wentylacja i pójdzie druga szyba. Nie wiem, czy ja to dobrze wyliczyłem, mam nadzieję, że to dobrze wyliczyłem. Tak. No i ostatnia szyba będzie wchodziła nam tutaj jako ten zasuwak cały. Także to jest jedyna szyba, której nie kleimy. No i teraz tak. Ja sobie tutaj to domierzę. Generalnie są dwie szkoły jakby klejenia terrarii, albo pasek wentylacji, bez tego, że tak to ujmę, reduktora, po prostu naklejamy na tył, albo ja wolę tak, bo jest trochę bardziej estetycznie, tutaj dajemy sobie tą przerwę i następnie dajemy od dołu czy od góry, to już nie jest istotne, albo pomiędzy, więc kleimy. Ja sobie wstanę, będzie mi trochę wygodniej. Zobaczcie, że tak nic nie mówię jak klej, ale ja muszę się skupić. Nie mam takiej podzielności uwagi, żeby robić coś dokładnie, a przy okazji jeszcze gadać i myśleć o tym, co mówię. Papier też podstawa, bo naprawdę ten silikon jest wszędzie i odciski też są wszędzie, a potem to się niewygodnie czyści. To jest o tyle dobre zastosowanie tej szybki, że dużo bardziej nam wzmacnia konstrukcję, bo kleimy to na rogach, a ta szyba będzie jednak trzymała tylko nam te ściany. Tutaj mamy taki zbity róg, który będzie ciężko, no ciężko, żeby on się odkleił, czy coś tam się z nim kolwiek złego stało. No, następnie mamy tą szybę.
sobie sprawdzę, jak ja mam mieć odstęp, żeby nam potem ta szyba od gilotyny chciała ładnie wejść. Silikon lata na lewo i prawo. Także wiekopomna chwila, ponieważ to jest ostatnia szyba, którą doklejamy w naszym super ładnym terrarium. Silikon na tyle dobry jest, żeby nie mówić samych złych słów o nim, że jak dokleimy jakąś rzecz, to spokojnie możemy sobie ten margines błędu poszerzyć, no i manipulować do tego momentu, aż nam to wszystko się ładnie pokryje. To też jest ważne, żeby potem to wszystko krzywizną nie świeciło i żeby wyglądało jak profesjonalna robota. I w tym momencie to chyba jest na tyle. Znowu będę czekał, aż to przeschnie, żeby dokleić już ostatecznie rzeczy ostatnie, czyli co? Prowadnicę i wentylację. Aha, o, przepraszam, ale by było. To jeszcze nie były ostatnie szyby. Jest ostatnia rzecz, która nie jest, wydaje się, że nie jest istotna, tak naprawdę jest bardzo istotna, a mianowicie ja tutaj od szklarza dostałem w gratisie tego trochę więcej, bo mam dobre układy. Silikon sobie odsunę na razie tu. To są takie cienkie paseczki szkła, które lądują tutaj, żeby nam trzymało tą siatkę wentylacyjną. No i ciężar szyby, prawda, będzie spoczywał przede wszystkim na tych kawałeczkach przyklejonych, a nie na samej wentylacji, która będzie miała głównie silikon tutaj, prawda? Czyli gdyby tego mikroszkiełka nie było po dwóch stronach, no to właściwie byśmy mieli niesprawne terrarium, bo by się nie dało zamknąć tej szyby. A więc zostały nam dwie ostatnie szybki do doklejenia. To akurat jest przyjemna robota. Najprzyjemniejsza to chyba jest klejenie prowadnic, bo to jest już takie zwieńczenie naszych wysiłków i ostatnia rzecz, którą kleimy. Dobra. No i po prostu go tam przyklejamy na wysokości tej szyby. Żeby to było w miarę prosto. Tak mam fajnie, bo mam ładnie równo docięte szyby. Mój szklarz się spisał. Więc mam tutaj kąty proste, ładnie zachowane. To też nie ma problemu z ustaleniem potem, czy ten wspornik główny jest pionowy, czy jest trochę pionowy. No i mamy. W tej chwili oficjalnie skończyłem kleić to terrarium. I znowu chwilka przerwy. Dla was nie, dla mnie tak. Zdążę sobie drugą kawę zaparzyć. I kończymy. Teraz będzie troszkę szybciej z tego względu, że mi się karta pamięci kończy, a nie mam siły i czasu zgrywać, żeby potem z powrotem wkładać i dogrywać. Więc co nam zostało? Zostały nam prowadniczki. O, wszystko leci. I wentylacja. Coś było delikatnie dłuższa. Przepraszam, ściągnie, coś tam siedzi. Dobra, zdecydowałem się, że wentylację wsadzę od środka. No i nie wiem, czy to się ruszył kadr bardzo, czy nie. Dobra. No i z tego względu trzeba będzie ją trochę tutaj silikonem pobabrać.
akurat na wentylację nigdy nie żałuję, bo to jest bardzo istotny element i nie chciałbym, żeby pajączek delikatnie ją podważył i żeby na tym się skończyło. Dobra. Do środka. I w odpowiednim miejscu dziab. Teraz nie ma siły, żeby pająk to oderwał. A druga wentylacja. Tak samo wezmę, tylko zobaczę, z której ona miała być strony. Tak miało być. Dobra. I ta sama procedura. Dodatkowo na bokach. Troszkę mi się dysza ubrudziła. To akurat są już przyjemne elementy klejenia. Najgorzej jest z szybami, także jak szyby macie za sobą, to już jest z górki i to konkretnie. Jest krzywa ogólnie wygięta ta wentylacja, co wcale mi nie pomaga w pracy. Okej. Prowadnica. Tutaj to już w ogóle nie jest istotne, czy to prosto, czy krzywo nałożycie, bo ten silikon i tak się w miarę spoko rozprowadza potem i nie widać tego. No i doklejamy. Zacisnąć mocno, co by nie chciało w przyszłości wypaść. No i oficjalnie terrarium jest skończone. Jeszcze wiadomo, bardzo delikatne, ale skończone. O, to może tutaj bym pokazał. Nie wiem, czy to widać, ten nadmiar silikonu, który zostanie usunięty. No, w każdym razie tej wielkości terrarium mnie kosztowało złotych mniej więcej 15. Taki dokładniejszy kosztorys postaram się zrobić i podam pod filmem. No, także to jest tyle. Wchodźcie na mojego fanpage'a, zapraszam Was, bo tam jest dość dużo aktualizacji. Codziennie staram się coś pisać i coś dodawać, także tam możecie być na bieżąco. No i to jest właściwie tyle, także dzięki i cześć. Teraz część dla tych, którzy nie wiedzą, jak tam sobie poradzić z wyliczeniem tego i tak tych wszystkich, no, tych wszystkich wymiarów szybek, żeby to się jakoś zgrywało. Ja generalnie teraz Wam podam przykład typowo mojego terrarium, ponieważ mam tutaj szybki pod ręką z tego drugiego, którego jeszcze nie zdążyłem skleić. Także będę mógł Wam na żywo pokazać to, co jest tu narysowane. Także zaczynamy. No więc tak, terrarium ma wymiary długość 15, szerokość 15, wysokość 20. Czyli narysujemy sobie tą podstawę. Wybaczcie za moje zdolności artystyczne, ale są kiepskie. No i to i tak. Tu jest 15, tu jest 15, na wysokość jest 20. I ja robię tak, że cała tylnia ściana jest dokładnie tej samej szerokości co szyba, czyli ma dokładnie, znaczy co podstawa, czyli ma dokładnie 15 cm.
czyli sobie ją tam dorysujemy. Bardzo pięknie. Może nie wygląda to teraz zbyt ślicznie, ale no nieważne. I musimy pamiętać, moje szyby mają grubość 3 mm, bo będziemy zaraz odejmować te wartości. No i tak, szyby boczne, jak widzieliście zresztą na filmie, dawałem jako drugie tutaj, ponieważ ta szyba jest na całą szerokość, to jeśli chcemy wsadzić boczne szyby, żeby to jakoś tam wyglądało, to musimy odjąć grubość tej tylniej szyby, ponieważ ona wchodzi przed nią, prawda? Jest, o. Jest jakby, nie wiem czy widać to szkło, czy nie widać, nie wchodzi, a może dam jeszcze bliżej, o. Ona wchodzi na nią tak, a nie za, prawda? Więc musimy odjąć tą grubość tylniej szyby, czyli w tym momencie ta wartość będzie miała 14,7 cm. No to tutaj jest tak samo. Teraz ta podstawa, to sobie tak przy... O! Ta podstawa do wentylacji jest w środku, prawda? Ona nie jest od zewnątrz, tylko jest w środku, więc musimy sobie odjąć wartość, grubość tej szyby tutaj, no i tej szyby drugiej z boku, prawda? Bo ona wchodzi pomiędzy, czyli jeśli szkło ma grubość 3 mm, no to odejmujemy od tej i od tej, no i tutaj nam wychodzi 14,4, prawda? No bo jest 6 mm po 3 z każdej, no i tak to wygląda. Co jeszcze istotne, te górne całe te szybki, o może tak to jakoś, kurde, o, te górne szyby, które trzymały wentylację, no mają dokładnie taką samą szerokość jak podstawa, bo my nakładamy te szyby na górę, prawda? Więc tak w skrócie, co tu jest takiego... Aha, jeszcze ważna informacja. Tutaj mamy prowadnicę, prawda? Przy szkle 3 mm sprawa wyliczenia szyby, która nam wejdzie jako ta gilotyna, prawda? No to wygląda tak, że jeśli to całe terrarium ma tutaj 15 cm, to ta szybka nasza będzie miała 14 cm. Odejmujemy 1 cm i w tym 1 cm mieści się 6 mm grubości szyb, czyli z tej strony i z tej strony, prawda? No bo to wszystko idzie do wewnątrz. I do tego grubość prowadnic. I to odjęcie 1 cm powoduje to, że ta szyba nasza bez problemu może nam się wsunąć. I nie będzie jakichś jaj typu, że mam za małą tą szybę, czy za dużą. Także przy grubości szkła 3 mm to nie jest istotne, czy to terrarium będzie miało długość metra, czy dwóch. Przy 3 mm grubości szkła odejmujemy centymetr od całkowitej długości. No i dzięki temu w tym wypadku ta szyba naprzód, prawda, której szerokość jest 14 cm, spokojnie może nam tutaj wejść. A na wysokość to już jak kto woli. Ja sobie zrobiłem, żeby mi centymetr wystawał ponad terenem, żeby to sobie tak w miarę chwycić. No i to jest tyle. To jest tyle. Wiem, że trochę chaotycznie to rozrysowałem i wypisałem. Mam nadzieję, że coś tutaj widzicie, bo ja to bym na przykład nie widział. No ale tak to w skrócie wygląda. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, no to śmiało, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. Na Facebooku osobiście trochę mi jest prościej odpowiadać, także preferowałbym drogę pytań facebookową, aczkolwiek no jeśli ktoś nie ma konta, czy po prostu mu się nie chce wchodzić, śmiało piszcie na YouTubie, też odpiszę, bo też tam staram się być bardzo często, żeby każdemu dogodzić, bez skojarzeń. No i to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Także do usłyszenia. I pamiętajcie o moim profilu fanpage'u na Facebooku, bo tak jak już wspominałem, tam się dużo dzieje. No na YouTubie nie mam takich możliwości, tylko tyle co tam filmik wstawić, no ale na Facebooku jestem bardzo często, więc to jest tyle. Także trzymajcie się, na razie i cześć.